Udało się, dotarłem do Kruszynian, ale wydaje mi się, że było nieco dalej. W każdym razie ponad 30 km jest w nogach i jest fajnie. Chciałem powiedzieć, że nie jestem zmęczony, ale czuję się zmęczony. Jednak dużo takich odcinków prostych, długich i asfaltowych no powodują, że nogi to odczuwają. I zupełnie inaczej się chodzi niż po górach. No i też znowu kolejne potwierdzenie, że jednak waga plecaka robi swoje, bo dzisiaj to żaden kłopot chodzić z lżejszym plecakiem 30 tam parę kilometrów jest zupełnie inaczej niż tak jak na Roztoczu, kiedy 30 kilometrów czułem we wszystkim, w nogach, w plecach. Także jest godzina przyzwoita, idę znaleźć nocleg, jest tutaj kilka agroturystyk, a tajemnice Kruszynian będę odkrywał jutro, więc dobranoc, do zobaczenia. Thank you.
pozdrowienia z Kruszynian. Ja tutaj już od samego rana eksploruję tą wieś. Zacząłem od cerkwi świętej Anny, która jest stosunkowo młodą cerkwią, ale bardzo urokliwą i położoną w ciekawym miejscu na takim lekkim wzniesieniu. A teraz udaję się do meczetu, gdzie czeka na mnie pan Dżemil, który opowie, czy uzupełni narrację pani Eugenii z Bochonik i też opowie o Kruszynianach, o historii Tatarów właśnie tutaj. No a że dzisiaj kończy się święto, które przypada na zakończenie Ramadanu, to Ramadan Bajram wszystkim muzułmanom. A w drodze do meczetu będę się przyglądał znowu tym cudownym starym chatom, których jest tutaj naprawdę dużo, a ja mam świra na ich punkcie. Nasza wieś liczy teraz w swoim mieszkańcu 30 rodzin. We wsi większość to prawosławni katolicy, Tatar mieszka 8 rodzin na stałe. 8 rodzin. Tak, ale tu we wsi ma na pewno 2/3 domków to domy redniskowe Tatarów, czyli po dziadkach. A meczet nasz utrzymuje muzułmańska gmina. To jest wspólnota ponad 120 osób. Z tych się pochodzą, mieszka w miastach i ten meczet utrzymuje. Więc w tym meczecie modlimy się tylko w piątki latę, bo mieszka nas wtedy więcej. Albo przejeżdżamy na świetle, wtedy meczet jest pełen wiernych. My tak mówimy, że Kruszynianie Bochoniki to Mekka Medyna Polskie, to tak. No teraz pod uponami tych świąt. I nasz meczet pochodzi z końca XVII wieku. Nie ma minaretu, bardziej przypomina świątynię chrześcijańską zewnątrz. Bo Tatar żołnierz nie umiał budować, zlecił robotę miejscowym, a cię wykonali, jak kronika mówiła, na podług nieba i zwyczaju polskiego. A nasz Tatar w Polsce dzisiaj to mieszka bardzo mało, bo nas to około 2000, większość na Podlasiu. To jest taka mała społeczność, że można powiedzieć, że my się wszyscy znamy ze słyszenia. Najwięcej Tatarów, około 600, mieszka na właściwie Białymstoku. I mamy w Białymstoku dwa zespoły, dorośli, dzieci, tańczą, śpiewają piosenki. Dużo, bo ponad 200 Tatarów mieszka w Trójmieście. To repatrianci z Wileńszczyzny, a Gorzów czy Wrocław, to repatrianci z Nowogródczyzny. Bo Tatarzy się czuli Polakami, około 2000 trafia na ziemię zachodnie. Część ulega asymilacji, a w latach późniejszych duża część zjechała do Białegostoka. I w większości stali nie wypuścił, nie uważając za Polaków. Na Litwie mieszka dzisiaj 4, a mówi się 6 tysięcy Tatarów. Często kuzyni są po drugiej stronie. Pan profesor Selim Kazbiewicz, nasz Tatar, który jest teraz ambasadorem Polski w Kazachstanie, poeta, napisał taki ładny wiersz o naszej tożsamości pod tytułem Tatarski Sen. Mieszka we mnie Polak i Tatar. Jeden nosi maciówkę, drugi krymkę.
Znak szabla ostrzał tak samo. Szalony poezją ma stepa Kipczaku, tatarsko szablo walczę o Wielkopolskę. Wilcze futro z litewskich lasów na obu leszy tak samo. Jest ojczyzna to dawna Rzeczpospolita. I my, Tatarzy w Pruszynianach, jesteśmy 12 marca 1679 roku. Król Jan III Sobieski nie ma czym zapłacić Tatarom za służbę na danej ziemię. Przenosi tutaj 45 rodzin wojskowych z Litwy. A pierwsze osiedla tatarskie pod Wilnem Nowogródkiem powstają w XIV wieku. Uciekali Tatarzy z powodu wojen domowych ze Złotej Ordy, a książę Witold przyjmuje na służbę. Pod Wilnem co do dzisiaj wsie z meczetami. Nemysz, Rejże czy Sorok Tatary. Pierwsza wieś Sorok Tatary pochodzi z 1397 roku. I w wojnach polsko-tureckich Tatarzy polscy musieli walczyć z Tatarami krymskimi. I jak Tatarzy z Krymu pytają polskich, dlaczego zabijacie braci swoich, to Tatarzy polscy odpowiadają, ani Bóg, ani prorok nie każe wam grabić, ani zabijać, a nam być niewdzięcznymi. Pokonujemy was nie jako braci swoich, ale grabieżców. I legenda mówi, że pułkownik Samuel Murca Krzeczowski z naszej wsi uratował życie dla króla pod Parkanami. A Jan III Sobieski odwiedza naszą wieś, jak jedzie na Sejm Grodzieński tam i z powrotem w 1688 roku. Tatar był kiedyś żołnierzem, Tatarki zajmowały się ogrodnictwem, a mężczyźni garbarstwem. Nawet w PRL-u mieli Tatarzy dużo zakładu garbarskich miasteczka. Można tak żartobliwie powiedzieć, że Tatarzy generalni w historii Polski garbowali skóry na różne sposoby. I chyba najbardziej o naszej wspólnej historii to mówi słowo ułan. Ułan to po tatarsku młodzieniec. Więc na początku pod okienka to przybywali Tatarzy. Innych malowanych dzieci nie było, jak mówi piosenka. A jak ktoś nam dzisiaj zadaje pytanie, czy my się czujemy Polakami, to odpowiadamy, że my się nie czujemy, my Polakami jesteśmy. To 600 lat wspólnej historii. I dla nas to jest to miejsce ważne, bo dalej pod górkę można zobaczyć cmentarz. A cmentarz jest czynny tylko w naszej wsi, w Bochonikach i Warszawie. Nawet jak może teraz Tatar w Gdańsku czy Szczecinie, we Wrocławiu, to go przeważa pochowę na tych trzech przy jego rodzinie. I u nas połowa cmentarza to zapadnięte nagrobki, bo dobiera się w te same miejsce i chowa. I na szczycie można znaleźć nagrobek z 1699. Thank you.
wspaniałe miejsce i wspaniały człowiek. No ale czas na mnie, bo zaczęli się zjeżdżać już turyści. Idę odebrać plecak. No i powędruję jeszcze w jedno miejsce, żeby dopełnić formalności. No to są te moje formalności. Czyli formalnie trzeba deaktywować szlak zielony, bo tutaj kończy się przecież duży szlak tatarski, a zaczyna mały. Więc zostawiamy kolor zielony i będziemy podążać za niebieskim. Więc oficjalnie deaktywujemy teraz szlak zielony i włączamy szlak niebieski. No i powędruję znowu dalej do miejscowości Józefów, który jest też związany z Tatarami tutaj na tych terenach, ale też z miejscowościami, które są związane z powstaniem styczniowym. Także czas na ostatni etap wędrówki. Wygląda na to, że jestem na miejscu. Waliły, taka miejscowość.
której kończy się mój szlak, moja wędrówka, ale to miejscowość jest znana również z tego, że odbyła się tutaj jedna z największych bitew powstania styczniowego. Ten mały szlak tatarski, dzisiejsza wędrówka naprawdę mnie wyciszyły i to niesamowicie. Mało filmowałem, a szło mi się tak fantastycznie i czułem tą energię, która tutaj jest. Czułem się, jakbym był w zupełnie innym kraju, w innej krainie, gdzie czas zwolnił i oby nigdy nie przyspieszył, bo te wioski, ta architektura, natura niezmieniona spowodowały, że czułem się, jakbym był w przeszłości, to dalekiej przeszłości. I myślę, że to nie ostatnia moja wizyta tutaj na Podlasiu, bo jest naprawdę niesamowicie. No a ja teraz muszę zakończyć wędrówkę. Muszę, chociaż nie za bardzo chcę. Zresztą, chyba tradycyjnie już na Roztoczu też tak było, że burza niesamowita nadciąga i znowu będzie lało i wygląda na to, że deszcz mnie oszczędzi. Ja już widzę kropki, więc zaraz odbiję, odmelduję się. A teraz chciałbym podziękować Tobie za kolejną wspólną wędrówkę, za wspaniałe towarzystwo, za doping. I dziękuję też znakarzom, bo opiekują się tym szlakiem bardzo dobrze i oznakowanie jest fantastyczne i dzięki temu też wędrowało się przyjemnie. Więc jestem, żegnam się i do zobaczenia w następnej wędrówce. Jest niebieski. Cześć. Hej.